Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Chciałbym Was zaprosić na ostatni w tym roku raport z frontów. Może tym razem zacznijmy trochę inaczej, ponieważ na ten moment, czyli na godzinę 17:30 dnia 31 grudnia czasu warszawskiego, trwa w dalszym ciągu atak rakietowy na całe terytorium Ukrainy. Jest to trochę, powiedzmy, niespodziewane, ponieważ zwykle Rosjanie potrzebowali kilku dni na zakodowanie celów w swoich rakietach, zakodowanie tras i tak dalej w swoich bombowcach i innych środkach przenoszenia. Zwykle byśmy się mogli spodziewać ataków z innych nośników, na przykład morskich, no ale niestety dzisiaj nastąpił kolejny atak, po tym z 29 grudnia. No, jest on zdecydowanie mniejszy na ten moment, ponieważ 29 grudnia sztab Sił Zbrojnych Ukrainy podał o w sumie 70 pociskach wystrzelonych w terytorium Ukrainy, poza oczywiście dronami. No, na ten moment, na godzinę 17:30, mamy potwierdzenie ze sztabu Ukrainy o 20 pociskach i rakietach różnego typu wystrzelonych w terytorium Ukrainy. No, niestety są straty w ludności cywilnej oraz infrastrukturze cywilnej. Na ten moment są potwierdzone zdjęcia chociażby trafienia hotelu w Kijowie. No nic, no, na ten moment nie jesteśmy w stanie jakby podsumować tego, także przechodzimy do samych odcinków frontu, czyli klasycznie zaczynamy od południa, czyli Cherson. No tutaj tak naprawdę do ostatniego raportu niedużo się zmieniło. Są plotki, na ten moment jeszcze nie potwierdzone, o tym, że został porażony w sztab 37. Brygady Zmotoryzowanej, w którym miał zginąć około 11 wyższych oficerów, praktycznie od pułkownika do starszego lejtnanta. Nie ma na ten moment jakby tego potwierdzeń, ale pojawiają się już jakby pierwsze informacje na ten temat. Oczywiście było to na odcinku chersońskim na południowym zachodzie tego odcinka. Przechodząc dalej, Zaporoże tutaj podobnie jak z chersońskim, no do ostatniego naszego raportu się nic nie działo. Pojawiły się dosłownie w ostatnich 24 godzinach rosyjskie wrzuty, że Dorożnianka została przejęta jako wielki sukces w rejonie zaporowskim. No jest to mała wieś przyfrontowa. Ani o no, żadnym większym znaczeniu, czy to strategicznym, czy to taktycznym, także trudno jest mi na ten moment w to uwierzyć, zwłaszcza że nie ma żadnych tutaj doniesień znacznych ze strony ukraińskiej bądź z niezależnych źródeł, co niestety też jest jakby problemem dla całej długości frontu, ponieważ informacje do nas dochodzące, powiedzmy od ostatniego tygodnia, dwóch, są dość skąpe. Nie są potwierdzone przez obie strony. Albo się pojawiają informacje z rosyjskiej strony, albo z ukraińskiej, które no tylko i wyłącznie są jakby na ten moment plotkami. Przechodząc dalej, odcinek doniecki, jego południe. Tak jak mówiliśmy w poprzednim raporcie, no tutaj wielka Nowosilka, po nieudanym ataku się ten odcinek zatrzymał. Pawliwka, Mykielskie też jakby ugrzęzło. No, w dalszym ciągu tutaj w południowym rejonie Rosjanie atakują w stronę Nowomichajłówki i Marinki. Tutaj się toczą dość ciężkie walki, ale bez większych sukcesów. Tutaj większość ataków właśnie spod Marinki na południowy zachód pod Pobiedę zostało, no wszystkie według strony ukraińskiej ataki zostały odbite i no, nie ma żadnych potwierdzeń geotagowanych zdjęć czy filmów, że Rosjanie jakikolwiek sukces tutaj osiągnęli. Czy jakieś naprawdę no, większe, mniejsze ruchy tutaj. Marinka była też obchodzona od cieku wodnego Sykowa jakby od północy, czyli jej
północne obrzeża miały być atakowane, aby obejść centrum miasta od północy. Nic się na ten temat niestety, albo na szczęście dla strony ukraińskiej, nie potwierdziło. Wiemy tylko tyle, że trwają tam ciężkie walki, ale sukcesów póki co brak. Przechodząc do odcinka Awdiivki, no tutaj tak naprawdę no, podobnie. Rosjanie mieli zaatakować jakby w standardowych miejscach, czyli na kierunku Newelskie, z kierunku Piski na Pierwomajskie, Wodiany, Opytne. Sytuacja tutaj bardziej pogodowa, bardzo ogranicza ruchy wojsk zmechanizowanych. Na złość jakby Rosjanom zima do tej pory nie nadeszła, co też odbija się chociażby na cenach gazu na amsterdamskiej giełdzie, gdzie megawattogodzina gazu ziemnego spadła już poniżej ceny na 16 lutego, czyli jeszcze przed samą inwazją rosyjską. No na pewno Ukraińcy by chcieli tutaj odepchnąć Rosjan, zwłaszcza z Opytnego, które tutaj, jak już wspominaliśmy wcześniej, jest tu jakby takim odcinkiem, który jest najbardziej ryzykowny dla Awdiivki samej, no ale to opóźnienie zimowe niestety, opóźnienie nadejścia zimy niestety działa w obie strony i na pewno Ukraińcy już dawno by chcieli wykonać pewne większe ataki, czy to w rejonie Awdiivki, czy to na południu. Wciąż są wstrzymywani przez pogodę. Idąc dalej, tutaj północny odcinek jeszcze Awdiivki, no tutaj jakby najbardziej znaczący był atak na południe od New Yorku w stronę Oleksandropilki. No tak jak też już wspominaliśmy wcześniej, no jest to bardzo niewdzięczny teren do działań bojowych. Jest to rozlewisko, dolina. Tutaj Rosjanie po prostu starają się coraz bardziej, powiedzmy, na północ próbować obchodzić Awdiivkę, na razie bezskutecznie. Odcinek bachmucki. Trwają walki na południowym odcinku. Znowu pojawiły się doniesienia o większych atakach rosyjskich przez Ozarianiwkę bardziej na zachód. Tutaj były zatrzymane ataki przez Kiszliwkę w stronę Iwaniwski. Zostały one powstrzymane. No tutaj ukraińska artyleria jest dobrze wstrzelana. No i jakby Rosjanie muszą przejść teraz kolejną dolinę i atakować pod górę powoli, także nie boję się tutaj o jakby odcinek południowy Bachmutu. Tutaj też warto zaznaczyć, że od naszych ostatnich raportów, no Opytne wpierw jakby prawie w całości odbite przez Ukraińców, w połowie swoich granic jest znów pod władaniem wojsk rosyjskich. Nie uznawałbym tego jako jakiś wielki news. Ukraińcy mogli się po prostu wycofać ze zniszczonych pozycji obronnych, aby nie ryzykować większych strat, także no, nie uważam tutaj jakby strat czy zysków w tym rejonie na jakieś wielkie taktyczne znaczenie. Przechodząc dalej, to włamanie jakby w północnym rejonie, czyli Jakowliwka jakby troszeczkę przysiadła. Znaczy mamy tutaj trzy jakby osie, czyli ataki w Pitchorodne, czyli po wyrzuceniu Rosjan ze wschodnich rubieży Bachmutu. Tutaj Rosjanie starają się jakby podchodzić bardziej od północy, znajdywać kolejne miejsca, w których warto zaatakować. Teraz jakby w ostatnim tygodniu pojawiły się doniesienia o atakach wzdłuż tutaj szosy w stronę Pitchorodne. Zostały one zatrzymane, Bachmutskie, Soledar. Nie jest to jakiś, nie doszło tam do większych zysków bądź strat rosyjskich. Tą trzecią linią jakby tutaj ataku jest Jakowliwka, czyli i Biłochorliwka. Tutaj się pojawiły się w ostatnich dniach doniesienia o
atakach w stronę rozdoliwki, wesele i wyimki. No, jak tutaj podkreślaliśmy w ostatnich raportach, jest to teren taki dość istotny dla całego północnego Donbasu, ponieważ Rosjanie, tak jak na południu Bachmutu, po włamaniu pod Majorskiem i obejściu linii obronnych ukraińskich wzdłuż szosy Bachmut-Chorliwka, tutaj Rosjanie starają się wejść na te wzgórza okalające Soledar od północnego wschodu i jakby wlać się w dolinę, tutaj właśnie Wesele Rozdoliwka, aby wpłynąć na pozycje ukraińskie na wschód od Siewierska. Samo jakby zdobycie tych terenów nie ma praktycznie większego znaczenia dla samego Soledaru czy Siewierska, no bo to są doliny, tam Ukraińcy mają kolejne linie obrony, no tutaj po prostu boimy się tego, że jeśli Rosjanie przejmą inicjatywę w tym rejonie, zmuszą Ukraińców do wycofania się na przykład spod Białohorivki, ponieważ no, zostaną jakby zamknięci w dorzeczu rzeki Doniec i będą musieli po prostu, aby uniknąć okrążenia, się wycofać. I to jakby odciążyłoby wtedy, efektem domina odciążyłoby południe Kreminnej. No, na ten moment jakby to przełamanie rosyjskie w rejonie Jakowliwka, Białohorivka, Berestowe jest blokowane. I tutaj jakby się skupiła główna uwaga Rosjan. Będziemy obserwować najbliższe dni. No, na ten moment sytuacja jest ciężka, ale nie tragiczna. Przechodząc dalej na północ, właśnie odcinek Słobożański, połączenie odcinka Słobożańskiego z Donbasem. No, tutaj były takie doniesienia o wejściu Ukraińców na południe Kreminy. No, to już tak jak wyjaśniał jakby Artur Micek, najprawdopodobniej była to po prostu plotka rozpowszechniona, później podbita, że pojawili się Ukraińcy na rogatkach miasta, i tak to jest najśmieszniejsze, że to była plotka puszczona w rosyjskich telegramach, którą później po prostu lawinowo została rozpowszechniona. Nie ma tutaj na ten moment żadnych tego potwierdzeń. Na pewno Ukraińcy starają się cisnąć na południe, żeby po prostu wiązać, na południe od Kreminy, żeby wiązać większe lub mniejsze siły rosyjskie na tym odcinku, które nie będą mogły po prostu działać na północ od Kreminy, czyli w rejonie Czerwonopopiwki czy Płoszczanki. Teren jest tu zalesiony, także faworyzuje właśnie działania lekkiej piechoty czy specjalistów ukraińskich. A tutaj jakby istotnym miejscem jest Dibrowka, która miała zostać zdobyta. No, nie mamy tutaj potwierdzeń tego, bo Ukraińcy są dość jakby wstrzemięźliwi w informacjach. Starają się nie podawać informacji o zdobyciu danej miejscowości, dopóki nie są pewni, że ją utrzymają. Tak samo jest tutaj sytuacja z Czerwonopopiwką, z Płoszczanką. No, tereny oficjalnie nie są zajęte przez Ukrainę, no ale z danych firm czy doniesień obu sztabów, w tym rosyjskiego, no, trwają w tych rejonach pojedynki artyleryjskie. No, trudno, żeby tam trwały ostrzały artyleryjskie na Czerwonopopiwkę czy obrzeża Płoszczanki, jeśli Ukraińcy by tam nie byli. Rosjanie mieli wczoraj rzekomo zaatakować Płoszczankę i wypchnąć Ukraińców ze wschodnich rubieży tej miejscowości. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma na to potwierdzeń. Działamy tutaj tak naprawdę na plotkach. Podobnie sytuacja ma się tutaj w północnym odcinku, w środkowym i północnym odcinku. Środkowy odcinek jest dość statyczny, można by powiedzieć, no tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego raportu. Nie ma stałej linii frontu, tutaj są działania obu stron.
linia nie stała przechodzić ze wschodu na zachód z różnymi atakami, no tak jak ataki rosyjskie na Nowosilewskie, na Pochmalne i Kysliwkę, każdorazowo odrzucane przez Ukraińców. Na ten moment nie ma tutaj jakby większych zmian od naszego ostatniego spotkania. Jedyne co warto podkreślić, jakby w tym rejonie północnym pojawiły się wzmożone rosyjskie ostrzały okolic Sum z granicy. Pojawiły się też ostrzały przedmieść Charkowa. Tutaj no, musiała wchodzić w grę artyleria jakby najdalszego, największego zasięgu rosyjskiego, no bo tutaj mówimy o odcinkach 30-40 często kilometrów. Także no, tutaj wchodzą po prostu pod uwagę nie artyleria jakby holowana, tylko artyleria samobieża dużego kalibru, czyli 203 mm Małka, bądź uragany, czyli już te wyrzutnie rakiet większej średnicy. Tak naprawdę no, nie ma za dużych zmian od ostatniego tygodnia. Liczymy cały czas na w końcu nadejście mrozów i próbę przejęcia inicjatywy w zimie przez wojska ukraińskie, które no, starają się, no nie chcą dopuścić do tego, żeby Rosjanie zdążyli wyszkolić swoich mobilków na terenach Białorusi czy w swoich poligonach i być gotowym z odwodami na luty, marzec. Także no tutaj jakby w interesie Ukraińców jest jak najszybciej zaatakować i prowadzić większe ciśnienie na siły rosyjskie, zwłaszcza, że pojawiają się tutaj pewne sygnały, że Rosjanie no, dość dużo już sił ludzkich stracili, zwłaszcza na przykład na odcinku bachmuckim, że ograniczają jakby oddziały atakujące, czyli podobnie jak się działo pod Chersoniem z całych batalionów, pułków, kompanii, no już powoli schodzą do jednostek, pojedynczych jednostek wielkości plutonów, które wykonują swoje codzienne ataki, co może wskazywać, tak jak to było pod Chersoniem, na coraz mniejsze rezerwy ludzkie i zmniejszanie się ich środków do prowadzenia działań ofensywnych. Zobaczymy, co przyniesie nam nowy rok. Na razie sytuacja jest ciężka, ale stabilna dla Ukraińców. I trzymamy kciuki za ich działania. Dziękuję pięknie za uwagę. Po raz kolejny chciałbym Was zaprosić na naszego Discorda oraz najbliższe debaty piwniczne. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego na nowy rok.